Laudetur, laudetur. Transhumanizm i rewolucja transhumanistyczna. Proszę Państwa, moim zdaniem być może najważniejszą rewolucją intelektualną i naukowo-technologiczną, przed którą ludzkość staje, już staje, a za chwilę w pełni stanie, jest rewolucja transhumanistyczna i perspektywa transhumanizmu. I oczywiście najpierw musimy sobie zdefiniować to mocno nieostre pojęcie, bo ja tu mówię o mocnej wersji transhumanizmu. O tym, co miał na myśli nasz wielki Stanisław Lem, tu się czasem podaje w literaturze Fiodorowa jako prekursora, ale dla mnie najgenialniejszym antenantem transhumanizmu był Lem, Kurzweil, dzisiaj w jakiejś mierze Harari. Na czym polega idea transhumanizmu w wersji mocnej? Aksjomat jest taki. Świat jest jeden. Monizm. Przyroda jest jedna. Energia, materia. Nie ma żadnego świata, nie wiem, duchowego poza przyrodą, nie wyrażonego w przyrodzie, żadnych duchów, dusz, etc. Dwa. Przyroda i struktury materialne mają własność życia i świadomości. Odpowiednio skomplikowane struktury same z siebie przy swoją immanentną własność wykazują własność życia, a odpowiednio skomplikowane wyżej struktury wykazują własność tak zwanej świadomości. No bo teraz zauważcie, najbardziej skomplikowany obiekt we wszechświecie, czyli ludzki mózg, jest przykładem życia i świadomości. Świadomości w rozumieniu osobowości. Mi tu nie chodzi tylko o przetwarzanie znaków. To może robić bezmyślny całkowicie algorytm, który nie ma żadnego poczucia cogito ergo sum, nie ma żadnej samoświadomości uczuć, ale jeżeli własność życia, świadomości i osobowości to taka emergentna cecha odpowiednio skomplikowanych układów materialnych, to i Lem, i Harari, i Kurzweil wnioskują w ten sposób. Odpowiednio skomplikowane układy elektroniczne mogą być nośnikiem, materialnym substratem i świadomości, i samoświadomości, czyli osobowości, bo tu chodzi o naszą osobowość, nie tylko intelekt, w tym samym stopniu co białkowy mózg, białkowo-tłuszczowo-organiczny mózg, nazwijmy to tak. Lem był tu najgenialniejszym antenantem tych idei w opowiadaniach Golem 14. I proszę Państwa, co to w praktyce znaczy? Że kiedyś nasza osobowość z dużym prawdopodobieństwem będzie mogła być przeszczepiona na nieorganiczny substrat jakichś supermikroprocesorów, może supermikroprocesorów kwantowych. To będzie odpowiednikiem mózgu. I ja powiem tak. Wiele osób na to liczy. Kurzweil, ja pamiętam, bierze ileś tam pigułek dziennie, bo liczy na to, że jeszcze doczeka i jego osobowość będzie tak przeszczepiona. Ale ja wam powiem tak. Jestem prawie pewien, że tak jak polexit, zniszczenie demokracji w Polsce, to nie będzie żaden punkt i skok. To nie będzie sytuacja, w której w jednym momencie nagle jakiś superkomputer, który na przykład jest oprogramowany jakimś modelem językowym, zaskoczy. Pojawi się tam samoświadomość, instynkt samozachowawczy? Nie. To będzie proces toczący, to się już dzieje. To się już dzieje w postaci tworzenia interfejsów, neurony, synapsy, interfejsów mózg-komputer. Stephen Hawking, a nie tylko. Przecież słuchajcie, takie interfejsy na razie służą do przekazywania informacji. My nasze myśli możemy bezpośrednio przekazać do analizatora, który je odtworzy piosenkę Pink Floyd. Ale za chwilę będzie to poprawiać. To się już robią takie eksperymenty i Chińczycy, i Amerykanie. Za chwilę te interfejsy, czyli sprzężenie konkretnych rejonów mózgu, konkretnych neuronów, synaps i ośrodków z komputerem będzie poprawiać pamięć, zwiększać zasób informacji. Za chwilę będzie po prostu podłączenie mózgowo do internetu. Tak, to myślę, że tego to ja mam szansę. A co dalej? Ja myślę, że to będzie przechodzić w taki ciągły, fluidalny proces. My w pewnym momencie już nie powiemy, ludzie, co jest świadomością, która wynika z procesów fizyko-chemicznych, elektrycznych w naszym mózgu, a co w komputerze. To się zacznie zlewać. Tak będzie wyglądało to, o czym Lem pięknie napisał w Golemie. I musicie zatem porzucić człowieka, porzucić człowieczeństwo w rozumieniu cielesności, ciała, aby ocalić człowieczeństwo. Wiecie, ja wam powiem tak. Dla mnie to perspektywa trochę fascynująca i przerażająca. Po pierwsze, Bóg jako taki, w tym mitologicznym sensie różnych mitów chrześcijańskich, islamskich, przestanie istnieć. My sami się... Proszę Państwa, Lem, przypominam Lem. Ja to nawet wykorzystałem w takim swoim dziecinnym artykuliku z 90. Homo autokreator se ipse optimizans. Człowiek samostwórca, ulepszający samego siebie. Ulepszający do tego stopnia, że tworzący takie trochę nie tyle nieśmiertelne, co aśmiertelny substrat w postaci jednak jakichś maszyn elektronicznych, do których da się przenieść naszą osobowość. Pytanie tylko, co będzie z czymś takim jak popędowa strona naszego bytu. Dla mnie, dla mojego istnienia, twojego. Równie ważne, jak intelekt, są popędy, emocje. Przecież bez tego nic nie ma. To kiedyś lekceważono tam
tak za idealistyczną filozofią niemiecką Kant Hegel, że ważny jest rozum, czysty rozum. Przecież to nieprawda. Słuchajcie, ty, ja, my. Ile my rzeczy robimy z uwagi na czysty intelekt? Przecież większość robimy na popędy, emocje. A tak, takie ustrojstwo wykombinowała ewolucja przez miliony lat. Czy to się da przenieść? Bez tego nie ma mojej osobowości. No co mi po samej myśli? Bez emocji, bez seksualności, bez cieszenia się światem, bez ekspresji? No nic, bądźmy szczerzy. Dlaczego taki aparat miałby mieć coś takiego jak instynkt samozachowawczy? I o tym też pisze Harari. To będą zupełnie inne istoty. Będą mogły może myśleć, kontemplować. Nie będą ani kobietami, ani mężczyznami. Pojęcie płci, emocji zapewne będzie im nieznane. No właśnie. Lemowski golem, do którego przyniesiono świadomość, samoświadomość, kontemplowanie, on nie miał żadnego instynktu samozachowawczego. On czegoś powiedział, możesz mnie wyłączyć w każdej chwili, pieprzę to. No więc właśnie, być może aby ocalić człowieka, musimy najpierw porzucić człowieczeństwo. To wszystko, co w nas wyhodowała ewolucja przez miliony ciemnych lat. Ale czy to jeszcze będzie człowiek? No tego to już ja na pewno nie dożyję, więc nie dowiem się. Ale wiem też za Gombrowiczem jedną rzecz. Słuchajcie, rozum nigdy nie wraca do punktu wyjścia. Jeśli ci wyhodują trzecią rękę na karku, to ty będziesz tym przerażony. Uwaga! Ale twoje wnuki i prawnuki będą to traktować jako najzupełniej naturalną rzecz. Tak jest i w tym przypadku. Kolejne pokolenia takich androidów będą całkowicie do tego przyzwyczajone. Będzie to dla nich normą. Ramen!